bezpieczeństwie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się po chodniku i poboczu drogi uczyli się podopieczni Rady Wspólnoty Samorządowej na Białym Kamieniu. W warsztatach wzięli również udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Wałbrzychu. Akcja Bezpieczna Droga to cykliczny projekt prowadzony przez RWS Biały Kamień Konradów, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Komisariat Policji i Straż Miejską. Warsztaty odbywają się 4 razy w roku, przypominając najmłodszym o tym, jak należy się zachować w pobliżu ruchliwych ulic. Szczególne wzmożenie wypadków z udziałem młodzieży i dzieci obserwuje się właśnie w okresie szkolnym. Niedawno na ulicy Andersa doszło do potrącenia nastoletniego chłopca. Na szczęście chłopczykowi tylko stłuczono nogę przez auto. No i stąd jest ta akcja, żeby nasze dzieci, które uczęszczają do świetlicy, po prostu bezpiecznie można było je przeprowadzić przez jezdnię, przez chodnik, przez ulicę, w domu, na podwórku. Akcja Bezpieczna Droga ma również charakter plastyczny. Dzieci ze świetlicy środowiskowej na Białym Kamieniu zaprezentowały wyniki swoich prac artystycznych. Plakaty ukazują dużą wiedzę najmłodszych na temat bezpieczeństwa w ruchu pieszym oraz w jaki sposób powinno się przechodzić przez jezdnię. Na skrzyżowaniach, na pasach, na zielonym można iść, a na czerwonym trzeba stać. Najpierw trzeba popatrzeć w lewo, w prawo, znów w lewo. I jak auto nie jedzie, to trzeba przejść. Idę na pas najpierw, jest czerwone, zielone światło. Jak auto jedzie, to trzeba stać. Najpierw się patrzy, czy jest zielone światło, czy zielone, jakieś zielone. I przechodzi, trzeba w lewo, w prawo i potem jeszcze raz w lewo. Do Rady Wspólnoty Samorządowej zostali tym razem zaproszeni funkcjonariusze Komendy Policji, którzy za pomocą specjalnych plansz wyjaśnili dzieciom poprawne zachowanie w pobliżu dróg. Wiadomo, na drodze jeżdżą pojazdy, czasami kierowcy na to nie zwracają, że tam są pasy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przed przejściem tutaj, ten chłopczyk na tym obrazku, trzeba się zatrzymać, trzeba zobaczyć w lewo, potem trzeba spojrzeć w prawo, czy jedzie pojazd, potem jeszcze raz w lewo. Jak się upewnicie, że nic nie jedzie, to wtedy możecie bezpiecznie sobie przejść przez pasy i zwracając na to uwagę podczas przejścia, też patrząc na lewo i na prawo, czy nie ma żadnego pojazdu, który jedzie z jednej lub z drugiej strony. Oprócz bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, policjanci wyjaśnili również, w jaki sposób zachować się podczas marszu poboczem drogi, a także jazdy na rowerze.